W obchodach jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii curie w Lublinie mówi twórca i organizator wydarzenia profesor dr habilitowany Jan Pomorski. UMCS obchodzi w tym roku swoje 80-lecie. Z tej okazji zapraszamy na międzynarodowy kongres Marii Curie. Innowacja jest kobietą, nauka, biznes, edukacja. Myślę, że udało się stworzyć na tyle interesujący program i zaprosić bardzo ciekawe osoby do poszczególnych paneli, że chciałbym Państwa zachęcić do uczestniczenia w tym wydarzeniu bądź bezpośrednio, wówczas trzeba się zarejestrować poprzez stronę UMCS-u, lub dzięki Facebookowi i YouTube'owi, ponieważ streamingowane będzie całe to wielkie wydarzenie przez dwa dni. Program ułożyliśmy w trzy ścieżki. Pierwsza to nauka. Spotykamy się z rektorami, który, którzy reprezentują Europejskie Konsorcjum Atena. Od lat nasz uniwersytet jest jego członkiem i będziemy dyskutować nad ofertą ofertą, zarówno dydaktyczną, naukową, jak i szansą współpracy. Będzie też sesja posterowa. 15 wybitnych, młodych badaczek, które pokażą swoje projekty i będziemy próbowali je również oceniać. Będzie panel rektorek, który poprowadzi pani profesor Ewa Solska, kobieca twarz uniwersytetu, do którego zaprosiliśmy m.in. panią rektor Bogumiłę Kanieską, przewodniczącą konferencji rektorów. Akademickich Szkół Polskich i rektorkę Uniwersytetu Poznańskiego. Będzie jej towarzyszyła także pierwsza kobieta w funkcji rektora Uniwersytetu w Polsce, pani profesor Hałasińska-Macukow, a także rektorka Uniwersytetu Kieleckiego, dopiero pierwsza w tej kadencji rektorka w Kielca, która y, poprowadzi ten uniwersytet. Chciałem również zachęcić do tego, abyście Państwo spotkali się z nami w ścieżce biznesowej. Pierwsza sesja, pierwszy panel będzie dotyczył kobiecej twarzy biznesu i zaprezentują się panie, które stworzyły marki rozpoznawalne w całej Polsce. Doktor Irena Eris, Dominika Kulczyk, Sylwia Mokrysz, która stworzyła Mokatę. I zawsze jest jakiś akcent lubelski, grupę lubelską Żagiel będzie prezentowała pani Sylwia Dołęgowska, a cały panel będzie prowadzony przez Magdę Mołek. Kolejny panel dotyczy innowacji technologicznych i tutaj gości swoich, gościnią tego panelu będzie Bianka Siwińska, jedna z najciekawszych w tej chwili osób, która Prowadzi wielki projekt związany z obecnością kobiet w innowacjach technologicznych, Women in Tech, na którym spotyka się co roku w Warszawie kilka tysięcy liderek z całego świata. W ścieżce edukacja mamy kilka projektów. Pierwszy to jest projekt, Jak edukować do bycia Europejczykiem, Europejką. Ten Panel będzie, będę miał przyjemność prowadzić sam, a uczestniczyć w nim będą między innymi pani ministra Joanna Mucha, będzie w tym uczestniczył również Bazil Kerski, który kieruje Europejskim Centrum Solidarności, a także rektorka Uniwersytetu Gdańskiego, która od lat zajmuje się edukacją europejską. My zawsze stawiamy sobie pytanie, Dlaczego nie udało się zrealizować tego co chcieliśmy przed laty, gdy podpisywaliśmy 20 lat temu Deklarację Lubelską, 302 rektorów uniwersytetów europejskich zgromadzonych w Lublinie mówiło, że trzeba wychowywać dla bycia obywatelem Europy, bo bez tego przyszłość Europy jest zagrożona. I wydaje mi się, że to hasło edukacja dla Europy grupcze, ona powinno Cały czas obowiązywać, bo wówczas nie mielibyśmy takich kłopotów, jakie mamy dzisiaj. I o tym będzie też mowa w tym panelu. Kolejny panel to jest panel, który dotyka ważnego problemu, jak edukować młodych, generację alfa. Jak powinna wyglądać edukacja na poziomie szkolnym, na poziomie europejskim dla. Tego pokolenia, które wyrosło już w dobie nowych technologii. I w tym panelu będzie uczestniczyła pani ministra Nowacka, pani ministra Lubnauer, reprezentująca obydwie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ale także udało się zaprosić do niego dyrektora, europejskiego, dyrektora Centrum Nauki Kopernik, Roberta Filmhofera, a także bardzo ciekawą osobę, panią profesor Marlenę Plebańską, która stworzyła fundację Steam i od lat próbuje zmierzyć się z wyzwaniami, jakie nowe technologie stwarzają temu, aby szkoła mogła je spotkać, a młodzi ludzie mogli dzięki technologiom osiągnąć więcej niż do tej pory. Będzie też panel, który dotknie problemu edukacji poprzez kulturę. Zaprosiliśmy do tego zarówno ministra nauki szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka, jak i panią ministrę Hannę Wrublewską, minister kultury i dziedzictwa narodowego, ponieważ chcemy rozmawiać o kulturze studenckiej. Tak się składa, że Lublin wygrał i zostanie Europejską Stolicą Kultury w 2029 roku. Bardzo ważnym argumentem do tych naszych starań było postawienie na kulturę studencką, kulturę akademicką w Europie. My jako Lublin mamy znaczące osiągnięcia w tej dziedzinie i one zostaną pokazane podczas tego panelu. Na koniec kongresu powrócimy do idei Exploratorium Marie Curie, czyli takiego odpowiednika naszego tu w Lublinie Centrum Nauki Kopernik. Chcielibyśmy, aby to centrum zostało oddane w roku 2029, wtedy, kiedy Lublin będzie tą Europejską Stolicą Kultury, i to jest takie centrum e, nauki, edukacji, kultury, nowych technologii. Bardzo nowoczesny projekt, bardzo ciekawa koncepcja, która, e, jest, której realizacja jest moim życiowym marzeniem w tej chwili. Mam nadzieję, że uda mi się e, ten projekt doprowadzić do szczęśliwego końca. E, Wydaje nam się, że to jest zwieńczenie kongresu, chociaż formalnym zwieńczeniem kongresu jest uroczystość zaplanowana na 25 listopada. Wówczas trzy wspaniałe kobiety odbiorą doktoraty honoris causa naszego uniwersytetu. Będzie to Olga Tokarczuk, Agnieszka Holland i Ann Applebaum. Zapraszamy serdecznie na te wszystkie uroczystości.